Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczycie, jak wykonać fundament pod szklarnię. Nasz fundament wykonamy z krawężników. Osadzimy je na ławie betonowej. Wyznaczamy linię oraz wysokość, na której zostaną osadzone krawężniki. Po wykorytowaniu dajemy około 10-centymetrową warstwę betonu. Krawężniki docinamy pod kątem 45 stopni. Gdy już wszystko mamy przygotowane, możemy przystąpić do układania. Pamiętajmy, by krawężniki trzymały pion. Obsypujemy je betonem do około 1 trzeciej wysokości. Resztę uzupełniamy ziemią. Tak wygląda nasz gotowy podest pod szklarnię. Niech Wam się wszystko dobrze układa. Na razie, cześć! Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Pozwól nam się rozwijać.